Nad morskich piaskach Bałtyk odsłonił długi na 32 metry wrak statku. Ten tajemniczy okręt pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XX wieku. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Wykrywacze metali zapakowane, ciepłe ubrania nad morzem na pewno zawsze się przydadzą, sprzęt do nagrywania zapakowany, no i też wodery, bo planuję wejść i zobaczyć ten wrak, które odsłoniło morze. Nad morskich piaskach Bałtyk odsłonił długi na 32 metry wrak statku. Ten tajemniczy okręt pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XX wieku. Choć datę jego zatonięcia nie udało się dotąd ustalić, zdjęcie odsłoniętego przez Bałtyk statku opublikował w ostatnich dniach profil Hello Mierzeja na Facebooku. I za tym śladem, za tą informacją będziemy podążać. Jedziemy na Mierzeję Wiślaną, dokładnie do miejscowości Piaski, aby osobiście zobaczyć ten wrak, a korzystając z okazji zabraliśmy też co? Wykrywacze. Wodery. Wykrywacze metali i wodery. Mam nadzieję, że uda nam się poszukać, zobaczyć wrak, jak również znaleźć coś ciekawego. Może się uda. Jak to na Mierzei, kasa i złoto. Nie, oby tak było. Amen. Tradycyjnie jadąc na Mierzeję, wybieramy na trasie Malbork, aby móc podziwiać ten piękny krzyżacki zamek. Jesteśmy obecnie już na terenie Mierzei Wiślanej. Przejechaliśmy Stegnę, Sztutowo, wjechaliśmy do Krynicy Morskiej, gdzie zrobimy jakieś drobne zakupy i ruszymy dalej w kierunku miejscowości Piaski, aby zobaczyć na żywo zatopiony wrak. Co sobie kupiłaś? Nie sobie, tylko nam. Właśnie poczułam powiew nadmorskich cen. Nadmorskich cen, ale jeszcze nie ma sezonu, także wiesz, te ceny nadmorskie dopiero ci się... No ale co kupiliśmy, tyle pieniędzy wydaliśmy? Ukażą. Jest i mirindka, są i chipsy. A co to masz za ten? Kabanoski i frankfurter. A kabanosy z czego? Z kaczką. Z kaczką. Jeszcze pióra wystają. A najlepszym hitem zakupowym będzie kubeczek. Kubeczek Bałtyk z wizerunkiem jednej z najlepszej mojej miejscowości nadmorskiej, Stegna. Tam się przeżyło, tam się rzeczy znalazło. Na pewno? Tam się przeżyło, ja ci dam. Do domu. Do domu, do domu. Idziemy dalej. W kierunku miejscowości Piaski. Jeszcze 7 km i będziemy na miejscu. Jeszcze musimy zlokalizować miejsce, gdzie odkrył się ten wrak statku, bo to nie takie proste będzie. Gdzieś w okolicach głównej plaży, ale gdzie to jeszcze dokładnie nie wiemy, ale to też jest część tego zadania, które musimy wykonać, czyli dotrzeć w docelowe miejsce na plaży. Damy radę, zlokalizujemy. Damy radę. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu, wejście numer 14. Wyczytaliśmy, że to jest między wejściem numer 14 a 15 i za chwilę idziemy lokalizować ten wrak tego statku. Zobaczcie, co znalazłam na oko. Chyba przyniesie mi to szczęście dzisiaj. I leży dwa ziko na wierzchu. Jeszcze musimy przejść 400-500 metrów i będziemy w miejscu docelowym.
mówili, że bliżej miejsca zejścia numer 15. 15, no to chociaż jodu w międzyczasie nadychamy. Zaciągaj się dobrze. Tak, czuję to. Jesteśmy już na miejscu. Ja muszę wciągnąć wodery, żeby wejść na miejsce wraku. Będzie morsował. Będę morsował, tak to można powiedzieć. A w międzyczasie, zanim się przebiorę i wejdę do wody, Ewelinka oblata wam to miejsce dronem. Zobaczycie ujęcia z góry. No i sami ocenicie, czy jest to ciekawe miejsce, czy nieciekawe. Ale z tego, co słyszeliśmy, ma być to tegoroczna atrakcja wśród turystów, którzy przyjadą na Mierzeję Wiślaną. Postaram się oblatać i nie daję gwarancji, że nie wpadnie tam. A, to lataj ostrożnie, bo już raz lądował nasz latający ptak, który pomaga nam w dokumentowaniu materiałów. Jest ta chwila i jest ten moment, że sam osobiście będę mógł dotknąć tej historii, tego wraku, który został tutaj zatopiony. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać w internecie, zrobiona była analiza tego drzewca i okazuje się, że statek ten został wybudowany po 1920 roku. Jednostka ta, która zalega na dnie morza, liczy ponad 30 metrów. Już sobie podchodzimy. Jestem coraz bardziej podekscytowany, żeby zobaczyć i dotknąć ten wrak statku z bliska. Na pewno on tutaj służył lokalnej ludności, niemieckiej ludności, bo w Mierzeję Wiślaną zamieszkiwali Niemcy do 1945 roku. Zobaczcie, tutaj z bliska. I zapewne mógł też służyć wielkiej ewakuacji, kiedy to Rosjanie wkroczyli w miejsce tutaj na Mierzeję i wszyscy Niemcy próbowali ewakuować się w głąb Niemiec, między innymi transportem wodnym. Jak w ogóle doszło do zatonięcia tego statku? Są dwie wersje. Jedna z nich jest taka, że w 1986 roku w okolicach Krynicy Morskiej doszło do zatonięcia takiej jednostki pływającej i sztorm przetransportował ją w okolicach tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w okolicach Piasków. Natomiast druga wersja jest taka, że w 1960 roku grupa osób chciała przedostać się drogą morską z Polski do Szwecji. No i z nieznanych przyczyn jednostka pływająca zatonęła.
muszę Wam powiedzieć, że jest to niesamowita frajda, że jak wcześniej wspominałem, można dotknąć coś, co już dzisiaj stanowi historię, nie tylko lokalną historię, bo dzisiaj do tego wraku statku można dorobić kilka historii, tak jak wcześniej powiedziałem, że może to być statek, który służył tutaj podczas wielkiej ewakuacji, która miała miejsce na Mierzei od stycznia do maja 1945 roku. Może to być statek zatopiony, ten, o którym literatura pisze w okolicach Krynicy Morskiej bodajże w 1986. Lub też tym statkiem może ktoś chciał po prostu uciec z Polski. Też są takie tutaj przesłanki, informacje. To było w 1960 bodajże. 60, tak. A tak jak wspominałem, w 1968 roku ktoś tutaj wyciągnął silnik z tego statku. Czyli nie dość, że był wybudowany, wiemy kiedy, bo po 1920 roku, to jeszcze jakby dawał różne możliwości na przestrzeni czasu. Czyli jest to taki relikt historyczny, który mogliśmy osobiście dotknąć, nie? Dokładnie. Ty też dotknęłaś? Duchowo byłam przy tobie. Ale oblatywałaś dronem, wspierałaś się i tak dalej. Także cieszymy się bardzo. My z racji tego, że jest tutaj wrak, który tworzy jakąś historię, pójdziemy za chwilę wyciągnąć wykrywacze metali i zbadamy, przeczeszemy te tutaj plaże i zobaczymy, czy znajdziemy jakiś ślad związany z którymkolwiek epizodów, o których wcześniej wspominaliśmy. Czy nam się cokolwiek uda znaleźć? No, ja mam taką nadzieję. Amen. Amen. Łyk kawy na rozgrzanie. Kanapeczkę. Tego kabanosa z tej gęsiny. Z jakiej gęsiny? Nie, z kaczuchą, z kaczki. Kaczki, ale dobre, nie? Mhm. Szkoda, że tak mało. Tak mało. Wykrywacze trzeba będzie przygotować. Ja dzisiaj wejdę z Rutusem Wersą, zobaczę, jak się będzie na plaży sprawowała. Ty co bierzesz? A ja biorę swoje ulubione dziecko. No, swoje dziecko. Sitka pobrane, to tylko liczyć na to, że uda się coś znaleźć ciekawego. No liczę na to, że będzie szczęście, skoro znalazłam na samym początku dwójkę. Prawda. Prawda. Buty trzeba będzie przebrać. Sitka. Są torebka na znajdki. O. Rękawiczki na wszelki wypadek. No i jeszcze twój wykrywacz wyciągnąć. O. O. Także to już jest torba z powrotem. Torebkę swoją bierzesz? Oczywiście, że biorę. Ale propojtera twojego nie ma. A gdzie jest? No ja tego nie wiem. Tego to ja nie wiem. Hania ostatnio go miała. No to został w domu. W busie. No. Ale słuchawki są, to jest najważniejsze. A na co mi słuchawki? Co? Na co mi słuchawki, jak propojtera nie mam? Się nie obędę. Morze, szum fal, piasek i my. I my. I my. I nadzieja, że coś znajdziemy. I to najbardziej w tych naszych poszukiwaniach zawsze kocham. Nieważne, co się znajdzie. Jest i pierwsza złotówka. Także wiedziałem, że przy pniaczku zawsze coś się znajdzie i można liczyć na takie miejsca. Klasycznie, jest Z. Nie masz się czym chwalić, też mam. No jak się nie mam, no złotówka, to jest wiesz. Ale zobacz, ja też mam złotówkę. No to mamy dwie. Dwa złote. Dwa złote. Sygnałów bardzo mało na tej plaży. Znalazłam w tym dołeczku trochę głębiej 10 groszy. No a tam kawałek wcześniej troszkę więcej, bo 5 groszy. Na szczęście. U mnie podobnie. Ja mam bliźniaków. Jeden ciemniejszy, bo troszkę sobie
poleżał, a drugi pewnie z tego sezonu, czyli dwie dwugroszówki. Słabo, ale i takie w tym przypadku dwugroszówki, niskie nominały też cieszą. Uwielbiam ten dźwięk. Bije jak dzwon. Zobaczymy, co tam się kryje. Może bardziej na kapselkę albo na puszkę. I taki drucik, prawdopodobnie od tego jednorazowego grilla. Niestety. Au! Zobaczcie, na ID 41 pewne, zaraz zobaczymy, co to jest. Tutaj, o! zobaczcie. O, piątaczek sobie leżał. Cieszę się niesamowicie. Także jest i coś grubszego. Jest i piątka. Nie ma co prawda jeszcze sezonu, ale i takie rodzynki też się trafiają. Ale to zapewne gubią turyści, którzy przyjeżdżają tak jak my, żeby zaczerpnąć jodu i być może też popatrzeć na wystający wrak tego statku. Jest moc, ale też są i ofiary. Ja ci dam ofiary. Foczki nadmorskie. Trzeba sobie chwilę poodpoczywać. Jest piątaczek, także nieźle na koniec. Masz 5 zł? No, na koniec udało się jeszcze znaleźć, nie? Na obiad będzie? Tak, na obiad. A ile w ogóle mamy? Trzeba podsumować, nie? Dobrze, nie mamy, czyli głodni wracamy. Mamy na obiad. 2 zupki chińskie możemy zjeść. A, no to fakt. Także będzie i obiad, nie? O matko tak. Bosku, jak miło. Pięknie, miło. Nie wracamy? Nie, no musimy wracać. Praca, dzieci, obowiązki. Ale przez chwilę zapomniałam. A to jest cała znaleziona dzisiejsza kasa. Jest ten piątaczek. Jest ta dwójka na oko. Jest i twoja złotówka. Jest i moja. No i są moje dwa bliźniaki, bo dwie dwugroszówki. A ty? No ja mam w kieszeni. Zaraz. Co tam jeszcze masz? Zaraz ci pokażę. Znalazłam 10 groszy, którego ci nie pokazywałam. Mam te 10 groszy już takie przeleżałe, no i 5 groszy. Czyli razem mamy 9 zł i 29 groszy. Gdzieś tu spadła 2 groszy. O. Powiem ci, że intryguje mnie to i ciągle się zastanawiam, w jaki sposób ten statek tutaj zatonął. I w ogóle nikt go wcześniej go później nie wyciągnął, jak doszło do tej tragedii, tego wydarzenia. Jak to mogło umknąć ludzkiemu oku. Tak jest. Pewnie się już dzisiaj nie dowiemy. Zapakujemy wykrywacze. Wiesz co, wykrywacze daję, schowam do tyłu. Mamy tutaj trochę więcej miejsca. Także je tu włożę, żeby było im bezpiecznie. I wygodnie. Bo trzeba się trochę rozebrać, bo... No mi też się gorąco zrobiło. Od jutra już upały zapowiadają, w cudzysłowie. No, będziemy mogli się opalać? Tak, będziemy mogli się opalać. Zmienić buty i ruszać dalej, dalszą podróż. Torebka ze skarbami do samochodu. Na tą chwilę będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z tym, co wrzucamy dla Was. A będziemy dla Was przygotowywać bardzo ciekawe materiały. Planujemy przejechać Polskę wzdłuż i wszerz. Chcemy zajrzeć w wiele ciekawych miejsc. Chcemy te miejsca Wam nagrać, pokazać. Chcemy spotykać się z ludźmi. Chcemy prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali i chcemy co? Przeżywać przygodę. Także nasza seria Ku przygodzie została otwarta. Kończąc nasz film, będziemy się żegnać. No i jedziemy do domu przebrać się i ruszamy dalej. Dalej w Polskę, na Kujawy, na zlot.
poszukiwaczy. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.